Dopiero w drugiej połowie spotkania Mieleckiej Stali z chorzowskim Ruchem nieliczna widownia oglądała ciekawe widowisko. Autorem pierwszego gola z karnego był Adam Fedoruk. Chwilę później po składnej akcji Ruchu przy biernej postawie mieleckich obrońców Dariusz Gęsior precyzyjnym strzałem pokonuje Wyparłę. O losach meczu rozstrzygnęła akcja gospodarzy na 7 minut przed końcem. Po sprytnym rozegraniu wolnego i podaniu Cużytka na przedpole chorzowskiej bramki Mariusz Barnak umieszcza piłkę w siatce, pieczętując tym samym zasłużone zwycięstwo Stali.